Serdecznie witam wszystkich naszych na dzisiejsze spotkanie uroczyste z okazji Dnia Seniora. To spotkanie emerytów i rencistów z naszej gminy. W dniu waszym i własnym witam zaproszonych gości. Pana burmistrza, ale go nie ma, bo wyszedł, ale po przyjdzie za chwilę. Witam przedstawicieli zarządu emerytów i rencistów z Dębicy. Witam przedstawicieli rencistów i rencistów z Pilzna. Witam pana Batyckiego, magistra Batyckiego, Pawła Batyckiego, który uświetnił naszą uroczystość. Witam młodzież szkolną z wychowawcami, która uświetni naszą uroczystość. Do naszych drogich seniorów, wciąż młodych duchem, w dniu święta kieruję najserdeczniejsze życzenia. Wszelkiej pomyślności, optymizmu życiowego, szczęścia w gronie najbliższych, długich lat w zdrowiu, w pogodzie ducha, abyśmy dalej mogli potwierdzać tezę, że jesień życia może być piękna, a godziny przyszłości niech sączą się wolno i bez pospiechu. Żebyśmy się spotkali w tym samym gronie w następnym roku. Wszystkiego najlepszego. Los emeryta. Emeryt codziennie budzi się ze zgrzytem, w kolanach mu, w piersiach rzędzi. No trudno, jest emerytem, więc trzyma nerwy na uwięzi. Wczoraj słyszał w telekresie, co potwierdzili też kolesie. Ogros rośnie mu wypłata, lecz i kurde pójdą lata. Staś od łebu mruży oczy, pewnie przez konia już nie przeskoczy. Jak tu przykład dać młodzieży, że nowocześnie ćwiczyć należy. W przedszkolu dzieci krzyczą hura, gdy nasza pani będzie babula. Nie złapie Grzesia ani Kaśkę, gdy jej pod dywan schowamy laskę. Cieszy się skrzypiec wirtuozi, no bo tym nic nie grozi. A pięknych tomów płynie najwięcej, gdy coraz bardziej czerżą się ręce. Więc pan prezydent pokrzyknie żałośnie. Ja to popieram jednogłośnie. Czas już poprawić zasady stare. Emeryturka to najpiękniejsza rzecz na świecie. Emeryturka to nasza radość, nadzieja i raj. Emeryturkę listonosz grzyb przyniesie, w kieszeni pusto, ale w sercu maj. Chcę podziękować paniom, które pomogły przygotować poczęstunek. Pani Wandzie Szarek, Jasi Gawry, panu Lidikowi Wantuchowi, pani Krystynie Rzyndak, Lucynie Górnej. Dzień dobry państwu. Ja jako członek zarządu też chciałam coś wam złożyć życzenia z okazji Dnia Seniora. Codzienne takie modły seniora, Boże Święty, zabrałeś moc, zabierz i chęć, a laskę znajdziesz w lesie, którą ci natura niesie. Z okazji Dnia Seniora, drodzy seniorzy, składam wszystkim gorące życzenia. Przede wszystkim zdrowia, wielu lat życia, wypełnionego radością i satysfakcją z przeżytych lat, szacunkiem, a nawet czcią, jaką już w starożytności otaczani byli ludzie starsi z uwagi na ich doświadczenia i życiową mądrość. Życzę wam, by wasz kapitał intelektualny i życiowy był odpowiednio doceniony i by nikt z ludzi starszych nie czuł się samotny czy opuszczony. Niech każdy wasz kolejny dzień wypełnia ludzka życzliwość, wdzięczność i pomoc. Życzę państwu przede wszystkim optymizmu życiowego, witalności, dużo pomysłów. Wszak jesień życia też może być piękna. Tego wam wszystkiego życzę z całego serca. Dziękuję. Drodzy seniorzy,
chcę złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia, bo to jest właściwie dla nas najważniejsze, spełnienia marzeń, najskrytszych, niech będą one realne i jasne. Marzenia spełniają się często, niech spełnią się też Wasze marzenia. Przede wszystkim zdrowia, uśmiechu, żebyście się mogli spotykać ze sobą wzajemnie na różnych spotkaniach, wycieczkach. No i przede wszystkim dużo uśmiechu, pogody i szczęścia we własnych rodzinach. Dziękuję bardzo. A teraz mam okazję podziękować pani przewodniczącej oddziału Brzostku i uhonorować za wieloletnią pracę owocną w związku, złotą odznaką, teraz Haneczko poproszę, złotą odznaką za całokształt pracy. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Główny w Uznaniu Zasług dla Związku nadaje pani Jadwice Węgrzyn złotą odznakę honorową. Podpisał sekretarz generalny i przewodniczący Związku Warszawa 9 października 2014. Życzymy dalszej owocnej współpracy, co by się związek rozwijał, no i żeby wszyscy byli zadowoleni swojej po prostu pracy. Wszyscy zadowoleni. No, ale na pewno są. Dziękuję bardzo. Zielonego, a kaka do...
za piękny występ. Bardzo miło uświetlili naszą uroczystość. Dziękuję wychowawcom, tak tam, którzy się zatrudzili. Pan, który przygrywał. Tak, dziękuję bardzo. Ale ja wiem, że robiła. Tak. Proszę Państwa, skoro zostałem już wywołany do tablicy, pozwólcie Państwo, że przede wszystkim Wam podziękuję za zaproszenie. Jest mi niezwykle miło, że zaprosiliście Państwo, że mogę tutaj z Wami być. Tak się składa, że mam wiele obowiązków w urzędzie i nie mogę tutaj być z Wami cały czas i będę tylko chwilę. Wiem, że na pewno mi to wybaczycie i wiecie, że mam troszkę zajęć, a dziś taki też i ważny dzień dla naszej gminy, bo odbieramy 5 nowych dróg, więc zawieszenie. Cieszę się te brawa, bo rozumiem, że są one wyrazem zrozumienia, że no nie mogę być specjalnie długo. Ja chcę powiedzieć, że bardzo się cieszę, widząc Państwa w dobrym zdrowiu, z pewnym entuzjazmem, z radością. Cieszę się bardzo, że Państwo potraficie się razem wspólnie integrować. Dowiedziałem się przed chwilą o tym, że to jest szersza współpraca kilku kół, że wyjeżdżacie Państwo, oglądacie Polskę, oglądacie miejscowości na Podkarpaciu. To wracamy, czy zmierzamy do pewnego takiego wzoru, jaki panuje wszędzie w świecie, że ten wiek, kiedy kończymy pracę zawodową, to jest inna aktywność. Właśnie taka, że jeździ się, poznaje, ogląda to, na co nie było czasu wcześniej. Proszę Państwa, życzę Państwu, żeby tych wycieczek, tych wspólnych Waszych spotkań było naprawdę jak najwięcej. Byście się Państwo integrowali i zawsze byli tak uśmiechnięci i zadowoleni jak dzisiaj. Tego Państwu życzę i jeszcze raz serdecznie dziękuję za zaproszenie. Ja też.